Hej, hej, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emil, witam was na mapie Metalopolis, wiecie już z jakiej imprezy to jest, zauważyliście już kto gra, a ja witam was na mapie Shadow Temple, Zerg kontra Terran Daily Motion Cup Semifinals, czyli półfinały, aktualny wynik 1-0 dla Kasa. Nawet o tym nie wiedziałem, po prostu to był pojedynczy replay, który ściągnąłem. Zapraszam was na ten meczek, mam nadzieję, że się spodoba. Jest to kolejny w dniu dzisiejszym, który nagram. Dzień dzisiejszy to jest piątek, 3 czerwca. Od razu mała taka prośba, jak chcecie, bardzo proszę, wejdźcie na moją stronę MSSC2 i zobaczcie, jak to się tam zmieniło, czy wam się podoba, czy nie. Napiszcie, co możemy tam zmienić. Owszem, wiem, kolejność jeszcze w menu u góry będzie inna, będzie różna. Czy ktoś tutaj spamuje, czy ktoś nie spamuje? Spamuje Zerg masakrycznie. Widać, że używa do tego głowy, żeby jeszcze w klawiaturę parę razy walnąć, ale to tylko jak dochodzi do 300. Poniżej 300 nie trzeba jeszcze główkować tak mocno. Mamy powietrzne, tak zwane powietrzne close spoty, przynajmniej takie ja je nazwałem. Fajna sytuacja dla Terana, nawet bardzo, bardzo fajna, bo może szybciutko zrobić dropa na linię tutaj przeciwnika i potem jeszcze szybciej się wycofać, zanim Zerg podbiegnie po prostu tutaj do niego. Mamy typowego Wallina, nic tutaj dziwnego, nic śmiesznego nie widać. Za to widać, że minerały są zbierane u Morrowa, czyli przy 16 będzie haczerka i jest 16, jest haczerka. No i bardzo dobrze, świetne umiejscowienie tego Overlorda, nie pozwala... Jak Overlord w tym miejscu jest schowany, nie pozwala zobaczyć przeciwnikowi, że on tam jest. Czy przeciwnik wie, nie pozwala zaatakować. Jak się go pozbyć? Bardzo fajny sposób. Ktoś tutaj jest CV, atakuje. Bardzo łatwy sposób. Jak macie gdzieś tutaj baraki, podnieście je, podlećcie, podbiegnijcie Marinesami i zabijcie tego Overlorda. No jest CV, jedzie na zwiat, coś zauważy. Yo, witam, od razu powiem, jeżeli nie mam napisane, że streamuję albo coś w tym stylu, jeżeli na stronie nie jest napisane, że streamuje, a będzie na stronie, na tej MSSC2, to znaczy, że nie streamuje, a leci wszystko dobrze, leci powolutku, leci, ciepło się nawet robi, więc jest miło i przyjemnie. I Overlord postanowił się już wycofać. Czym nas uraczy Morrow? To jest bardzo dobre pytanie. Na razie uracza nas późnym spawning poolem, późnym gazem, więc jest narażony na różnego rodzaju ryzyko związane z tym, że przeciwnik podejdzie mu, zrobi krzywdę. Jest faktorka, jest reaktor, więc na mój gust zobaczymy heliony na dzień dobry, które będą próbowały gdzieś tutaj z boku się przedostać albo pomóc utrzymać na przykład ten bunkier. No najwidoczniej tak będzie. Czy wie o tym Morrow, czy też nie? Tak mi się wydaje, że tak będzie. Na razie jeszcze Morrow o tym nie wie. Mógł nawet w tym miejscu się pokusić o bunkier w tym momencie Empire Cast, ale bardzo może... Zastanawiam się, dlaczego tu nie ma Overlorda. On powinien tutaj zwisać i trochę więcej dawać, trochę większy widok dawać. No i za chwilę już w tym momencie zauważył dokładnie Morrow, co się dzieje. Jest bunkier, który za chwilę zostanie wybudowany. Będzie mógł w spokoju się do niego Cast schować. On będzie chciał tutaj pogonić przeciwników. Empire Cast jest to swoją drogą gracz z... Rosji, a Morrow ze Szwecji, tak mi się w każdym bądź razie wydaje. Gdzie są te heliony? Nie ma helionów, na razie są Marinesy same i trzeba się szybciutko chować do bunkru. No, jeszcze czwórka Marinesów by się przydała tutaj, jak najbardziej jest speed dla Zerlingów i wygląda to nieprzyjemnie tak naprawdę dla Morrowa, z tego względu, że za chwilę zostanie tutaj zamknięty, jeżeli więcej Marinesów podbiegnie, nie da rady on się tutaj obronić. Kolejna królowa jest w drodze, mogłaby spróbować zniszczyć te CV i tak też się w tym momencie dzieje, parę strzałów i po zabawie. I królowa zabiła SCV, nie ma możliwości ani naprawy, ani budowania tych budynków. I teraz będzie się tak ganiał, najwidoczniej tak, nie chce się królowa ruszyć, jak widzimy królowa ma mniejszy zasięg. Jeszcze teraz za chwilę mógł spróbować Kas się dostać do środka, ale jednak nie, w pełnym bunkrze siedzą, bunkier już jest pełny Marinesów, kolejne heliony są w drodze, czy się doszło do tej zamiany? Nie doszło, na razie są produkowane jednostki bez tego i teraz helion próbował wbiec do środka i udało podjechać do środka i udało im się coś zrobić. Bardzo ładnie to wszystko rozgrywa Kas, czy da radę Morrow cokolwiek zrobić, przede wszystkim chce się podbić królowej. Jeszcze jeden strzał i królowa zginie, ale królowa nie zginęła i bardzo dobrze, że nie zginęła. Świetnie to naprawdę dla niej, że udało się Morrowowi uciec i uratować tą jednostkę, a Spinecrawlery, jak widzimy sami wszyscy, co się stało. No i teraz próba zniszczenia pojedynczego Spinecrawlera chyba się uda, czy też się nie uda. Nie, królowa przede wszystkim ma zginąć i teraz byłoby dobrze, gdyby do środka dostały się tam Helion. Niech Helion wjadzą do środka, niech nie ganiają tak tą królową, bo i tak jej nie dadzą rady dorwać, bo to jest Hero Queen i wielki tutaj błąd ze strony
Oj, olbrzymi błąd ze strony Kasa. Próbował za wszelką cenę dorwać się do tej królowej. Najwidoczniej widział najnowsze wiadomości z Heart of the Swarm, z dodatku do StarCrafta, i wie, że królowe tam będą ważne, przynajmniej w kampanii, i chciał już ćwiczyć i trenować ich ubijanie, a nie udało mu się zabić tej królowej. Miała ona szczęście, chyba tylko jedna w tym momencie padła. Widzimy, że jest Cloaking Field, widzimy, że jest Banshee. W każdym razie ja to w tym momencie dopiero zobaczyłem na produkcji. Zobaczmy, jak to dalej wygląda. Cały czas jest jeden bunker, cały czas jest zamknięty zerk, nie czuję się zbyt pewnie. Trzeba się tutaj jednak troszeczkę wycofać, bo zabić to Evolution Chamber mamy w drodze. Coś się tam dzieje, no dzieje się to, że to Banshee będzie trochę spóźniony, bo będziemy mieli Overseera, no i właśnie nie ma przebacz, obrywa teraz Empire Cass, pozbywa się też swojego bunkru, 25 minerałów straconych, no i ucieka, musi, ojej, teraz to nie będzie miłe, to nie będzie spotyczne, ale jest jeden Helion, który trochę tutaj przypiecze przeciwnika, może uda się jeszcze tych Marinesów uratować, niestety nie udało się ich uratować, wielka szkoda, mógł po prostu spróbować się tutaj gdzieś z boku schować, zamelinować i spróbować jakoś to przetrzymać. No i Zerlingi ruszają teraz powoli do boju. Jest Spore, jakby doskonale Morrow wiedział, co go czeka. No, przewidział, co się będzie działo, bo Banshee w takiej sytuacji jest dosyć popularne. No i parę jednostek uda się zabić. Nie udało się chyba nawet jednej, czy udało. Jest, jedna zginęła. Coś tu może jeszcze próbować porobić. No, ale chociaż tą królową dało radę w końcu zabić królową. I teraz w fajnym miejscu będzie Kas, przeciwnik go nie będzie widział. Musi on jednak uważać, musi się ewakuować, bo o, to jeszcze jest nawet fajne miejsce, ale widzi go w tym momencie, widzi go Morrow dzięki tym Overlordom. Widzimy wielkie tej oczęta płaczące. Nie, to tutaj są płaczące oczy z mordą. Tutaj jest w drugą stronę, to nie. Widzimy więc, że zerk dobiera się do złota. No i jeszcze Spire zostanie zniszczony. Najwidoczniej to będzie wielka strata dla Morrowa. Stracić Spire w takim momencie powinien się go pozbyć. Czy też jej pozbył się? Nie pozbył się, stracił to Spire. Kolejne jest stawiane, jest haczerka, Baning Nest jest w drodze, Zerlingi rozwaliły tu złoto, musi jak najszybciej przyjąć jakąś ekspansję Morrow, bo no ekonomicznie też może nie wyrobić, jak przeciwnik będzie go tak harasował. Jeszcze Banshee tutaj ukryte, nie widać nigdzie Overseera, albo mi się wydaje, albo no nie widać nigdzie Overseera, jakiś jest w produkcji już. Przed chwilą ewoluował Overlord w Overseera, no i jak to teraz wygląda, jak wygląda dochód, jest do przodu dla Terana, Zerk nie cieszy się z tego powodu, chociaż Zerk ma więcej gazu, jednostki z ilość robotników 50 do 40, Zerk do przodu w tym momencie, jednostki zabite, no można powiedzieć, że jest Teran pod tym względem trochę do przodu. Widzimy tym bardziej stracone o 300 minerałów, więc owszem, opłaciło się robić tego Bunker Rusha, opłaciło się tym Helionem tej wjeżdżać. Uważam, że więcej jednak... chyba był jakiś lag. Coś tutaj było chyba nie tak, coś się ścięło, przylagowało, mi się trochę komputer ścina i laguje. Mamy Command Center, przeleci sobie ładnie, pięknie, będzie zabezpieczone przed Zerlingami, no, które będą musiały jednak dosyć długo nawalać w te kamienie, żeby je zdjąć. Banelingi, o jakby tutaj teraz ładnie Banelingi wyglądały. Mamy Centrifugal Hooks, speed dla Banelingów jest w drodze. I mamy źle ustawionego Zerlinga, który najwidoczniej boi się tego artefaktu, Pixel Nagi. Overseer przeleciał, zobaczył dokładnie, co się dzieje. No i będziemy mieli typową taką sytuację. Zerlingi, Banelingi oraz Mutaliski na czołgi i Marines. Więc przychodzi nasz ten początek dosyć taki intensywny, przychodzi w dosyć standardową grę. Trochę mało tego creepu było, ale już nadrabia to Morrow, stawiając dużą ilość placków. No i kryptumery już są w drodze. Udało się tutaj jeszcze Banshee tutaj przygonić i chyba jeszcze uda się zdjąć z jedną królową albo i ze dwie, czy też nie uda się przynajmniej creep zniszczyć, co jest bardzo, bardzo ważne, żeby ten creep się nie rozprzestrzeniał. Banelingi są już tutaj w drodze. No i to jest ważna sytuacja tu, jak się by dobrze rozstawił Kas na przykład w tym miejscu, byłby w stanie atakować jeszcze przeciwnika, no i jego jednostki byłyby w miarę siczanki, byłyby w miarę bezpieczne w tej sytuacji. Teraz też w dobrym w miarę miejscu są, nie można tak podbiec do nich z każdej strony. No i jak to będzie wyglądało, jeszcze tutaj widok dają na to, co się dzieje. Te Banshee, jak widzimy, Spore, który jest zakopany, nie daje widoku. No i niestety te Banshee zostanie za chwilę zabite. Jedno i drugie. Nie, drugie przeżyło jakimś cudem. Marinesy są bez Steampaka, trochę mało ich jest. Mimo wszystko
Tak naprawdę ta armia jest bardzo, bardzo mała, znikoma według mnie, jeżeli chodzi o rozstawienie, o to wszystko. Owszem, jest większa od Zerga, ale to nie jest jeszcze coś, co pozwoliłoby zaatakować i zniszczyć go bez dwóch zdań. Gdyby udało się przechwycić tą armię, byłoby... Właśnie o tym mówiłem, przechwycić tą armię, udało się ją przechwycić. No i teraz to wielka strata dla Kasa, naprawdę. Dlatego ta armia wydawała mi się ta malutka, mimo że na tym było więcej, bo te jednostki nowe podjeżdżały. No i fajnie, żebyśmy mieli wymianę baz, mediwaki uratowały to. Rusza do ataku Zerg, Banelingi, ała, ała, ała. A już wyobrażam to sobie w tym momencie, jak te Banelingi wlecą tam do środka, nie może zaatakować Kas albo boi się, jest sobie trochę przeszachowany przez te Zerlingi z Banelingami i za chwilę ała, au, 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 będzie boleć, tu trzeba uciekać jak najszybciej. Zerlingi próbują się dostać do środka, Banelingi wybuchają teraz na linii minerałów i bum, o, prawie nic nie zabiły, tyle co nic, no ale sprawa jest taka, że za chwilę Morrow będzie w stanie chyba dostać się do przeciwnika, mamy jedną wieżyczkę, czy coś tutaj się wielkiego dzieje, w międzyczasie pojedyncze Banshee rozwala 18 jednostek już zabitych, więc mamy Hero Banshee, czy da radę obronić swoją bazę Kas, czy też nie, Banelingi wybuchają i udało się wbiec do środka, no i w tym momencie wszystkie Zerlingi zostaną zaraz otoczone, jest, Medivac leczył nie to co trzeba, leczył SCV, czy da radę Morrow z tego wyjść, potrzebuje w tym momencie czegoś, czego potrzebuje Morrow, potrzebuje... Banshee potrzebuje, które mogłoby wrócić, a w międzyczasie mam tutaj Kasa, który ma totalnie przechlapane. Chyba mu to nie wyszło. Good game. No, ewidentnie to wszystko nie wyszło Kasowi. Jego siege tanki były bez siege moda, więc w dobrym momencie zaatakował Morrow. No, śmieszna ta cała sytuacja. Może to był jakiś lag, bo to aż dziwnie po prostu wszystko wyglądało. Tym bardziej jednostki próbowały się ruszać, a nie atakowały. Tak więc kolejny mecz Zerga, był dzisiaj dwa Zergi, to więc czas na jakieś PvP, następne PvP jakie nagram to będzie mój mecz, tylko nie wiem kiedy to nagram. Dobra, na razie, cześć i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału oczywiście i zapraszam na MSSC2.